Co najbardziej zarezonowało dzisiaj podczas tej debaty? Co zaskoczyło, zdziwiło, zasmuciło albo rozśmieszyło? Ja myślę, że ewidentnie rezonują jednomandatowe okręgi wyborcze. To jest coś, co ludzi nakręca. To było widać. No i to, co mnie zaskoczyło, to jest chyba no takie wręcz religijne przekonanie o tym, że jednomandatowe okręgi wyborcze mogą rozwiązać wszystkie nasze bolączki. Kiedy no, empiryczne spojrzenie na to, jak one się, jak to wygląda w tych krajach, gdzie te okręgi są stosowane, pokazuje, że no właśnie nie, że one nie rozwiązują wielu problemów i że potrzebna jest nam inna ordynacja, która jest bardziej zorientowana właśnie na współpracę i na uwzględnianie szerokiego spektrum poglądów. Ordynacja STV to jest ordynacja preferencyjna, czyli głos oddajemy nie na jednego kandydata, tylko na cały zestaw kandydatów, szeregując ich od najbardziej lubianego no, do tych mniej lubianych. Możemy zaznaczyć tylu kandydatów, ile chcemy. Jest to ordynacja, która zapewnia nam jednocześnie głosowanie na osoby, czyli to, co nam dają JOW-y, ale jednocześnie dając nam reprezentację różnorakich poglądów w ciele obieralnym. To znaczy mamy najlepsze rzeczy z głosowania większościowego w jednomandatowych okręgach i z ordynacji z listami partyjnymi proporcjonalnej. Z tym, że tutaj nie mamy list partyjnych, tylko głosujemy na konkretnych kandydatów. Mimo to mamy proporcjonalne odzwierciedlenie zróżnicowania poglądów wśród wyborców. Okay, dziękuję bardzo.